wcześniej wspomnieliśmy o tej różnicy między podziemiami a tym, co, a innymi lokacjami, otwartymi lokacjami. Różnica jest taka, że w podziemiach mamy, one są ograniczone, dlatego też tutaj możemy dokładnie określić, co znajduje się w tych podziemiach i dokładnie je sobie rozrysować i zaplanować. Tymczasem na zewnątrz myślę, że bardziej opłaca się powiedzieć, że wchodzicie do osady, a nie planować, że tu będzie stał ten budynek, a tu będzie stało to drzewo. Czy ty uważasz, że takie podziemia dobrze zaplanowane są lepsze? W tym miejscu jest pułapka, tu stoi posąg, tu jest wykurz, tu jest sąd. No nie do końca. Oczywiście można, mając bardzo wiele czasu, można rozrysować szczegółowo podziemia, rozlokować, rozplanować położenie pułapek, potworów, bestii, uzasadnić, tak jak mówiłem, ich istnienie w tamtym obszarze, ich wędrówki. Można zrobić też trochę inaczej. Potraktować cały temat planowania podziemi trochę luźniej. Jasne, warto jest mieć plan podziemi, przynajmniej jakiś zarys, ale jeżeli mamy kilka fajnych pomysłów na pułapki, na potwory, na jakieś niespodzianki, które w tych lokach mają na drużynę czekać, to po prostu spróbujmy to wcisnąć w drogę graczom. To nie powinno być nic na siłę, to oni dokonują wyborów, gdzie skręcić, w którą stronę, ale jeżeli te nasze pomysły będą uzasadnione, będą na tyle elastyczne, że da się je poprzesuwać w ramach tego planu podziemi, no to o to w tym wszystkim chodzi. Gracze mają się natknąć na pułapki, a nie pułapki na graczy. Chociaż to może nie najlepsze porównanie. Ale jeszcze wrócę do tego uzasadnienia, do tego wyobrażenia pochodzenia podziemi, ich tożsamości, tego, co się działo wcześniej. Bo to jest dosyć ważne. Mieliśmy ostatnio taką przygodę, kiedy weszliście do labiryntu, wzorowanego na labiryncie Minotaura. Gracze zaczęli znaczyć drogę na piaskowych, kamiennych ścianach korytarza, zaczęli znaczyć drogę, ale szybko zorientowali się, że nie są pierwszymi odwiedzającymi to miejsce. No i tych nacięć, krzyżyków, ptaszków, rysunków mniej i bardziej obscenicznych, no tych ścianek było już dosyć sporo. Okazało się, że labirynt został zbadany nie przez jedną czy dwie, ale przez przynajmniej kilka, może kilkanaście grup poszukiwaczy przygód znacznie wcześniej. Setki, może tysiące lat wcześniej i na pewno coś już uszczknęli ze skarbu, którego szukaliście. Niemniej jednak pułapki były nadal sprawne. Tak, bo to były pułapki magiczne. No to też jest kwestia uzasadnienia pewnych rzeczy. Pułapka magiczna nie podlega prawom logiki, przynajmniej takiej przyczynowości, takich prostych racjonalnych zasad, jakie możemy wytłumaczyć. Pułapka magiczna może trwać przez setki, miliony lat, może być odnawialna. Z pułapkami mechanicznymi jest trochę inna bajka, jest trochę inny problem. One się zużywają, naciągi, mechanizmy, to wszystko podlega działaniu czasu. Chociaż to też jest fajny motyw do odegrania podczas przygody w podziemiach. Jakaś pułapka może cię nie zabić, może cię prawie zabić, może się zaciąć. To też nadaje smaczku, nadaje tego dodatkowego waloru, tego napięcia. Okej, podsumujmy, co już mamy? Mamy już podziemia, które, tak jak powiedziałeś, mają swoją tożsamość. Wiemy, kto je wybudował, po co je wybudował. Kiedy? Kiedy je wybudował. Co się działo z nimi w międzyczasie? Czy może trzęsienia ziemi je nawiedziły? Jakąś historię tych podziemi, czyli praktycznie... I czym są teraz? Bo podziemia mogą być kryjówką dla rozbójników, mogą być miejscem letargu jakiegoś boga, wampira, zupełnie przypadkowym. Kanały mogą być zalane. Na przykład. To wszystko się może zmieniać. Oczywiście możecie zrobić podziemia magiczne, które jak w Cube będą za śmiałkami przemieszczającymi korytarze zamykać ściany. Drużyna będzie słyszała tylko zgrzyt jakiegoś mechanizmu i korytarze za nimi będą przybierały nową konfigurację. No ale to dosyć radykalny, karkołomny pomysł. Bierzcie go pod uwagę tylko wtedy, kiedy jest szansa na jakieś inne wydostanie się z podziemi. No bo droga powrotna częstokroć może być w takich okolicznościach zamknięta. Ale jeżeli wydostać się z podziemi można tylko odkrywając to coś, dochodząc do, nie wiem, do centrum czy do czegoś takiego, no to też jest motyw, nad którym można pomyśleć. Droga bez odwrotu, możecie iść tylko do przodu. Takie trochę stawianie bohaterów pod ścianą. Mhm. Tak.
To jest dość sporo przygotowań, natomiast wydaje mi się, że warto to przygotować. Tak samo jak gracz przygotowuje swoją postać i też tworzy jej historię, i też jej uzasadnienie, i też jej tożsamość, myślę, że równie warto stworzyć równie dużo i równie wartościowe opisy i równie bogate opisy podziemi, ponieważ wtedy podziemia staną się jakby kolejnym bohaterem w waszej przygodzie. Fascynującym bohaterem. Tak, no to jest ogólna reguła. Im więcej czasu chcecie na sesji poświęcić jakiemuś elementowi, bez względu na to, czy to jest BN, czy to jest jakaś lokacja, cokolwiek, czy to jest jakiś przedmiot, artefakt magiczny, tym dokładniej musicie go opisać. Musicie być gotowi na pytania graczy, na pytania ich bohaterów, na ich dociekania i na ich przeróżne próby eksperymentowania z tym tworem, z tym bytem, który gdzieś tam w tym scenariuszu zaprezentujecie. Musicie mieć to poukładane w głowie, po prostu. Mhm. Na koniec warto wymyślić nazwę tych podziemi. Jeśli będziecie mieli z tym problem, możecie skorzystać z generatora, który ostatnio umieściłem u mnie na blogu. Albo podziemia mogą być bezimienne. Tak, bo może się tak zdarzyć. To, co jest bezimienne, to, co jest nienazwane, jest bardziej tajemnicze. Jeśli jest tajemnicze, jest bardziej groźne, nieznane. Bardziej straszne. No ale wtedy można by go nazwać tajemniczy labirynt. To zależy od waszych graczy. Jeżeli wasi gracze lubią długie, rozbudowane, ciekawe, interesujące nazwy, to czemu nie? Jak najbardziej. Jeżeli stawiacie na coś innego, nie traktujcie naszych słów jak wyrocznie, tylko jakieś wskazówki, rady dwóch gości, którzy to i owo poradzili w swoim życiu, ale nie pozjadali wszystkich rozumów jeszcze. Czy mamy już wszystko gotowe? Mamy graczy. Mapa. Czy ty jesteś za rysowaniem mapy? Ci, którzy czytają i oglądają mojego bloga, wiedzą, że ja lubię duże mapy, więc jeśli ja prowadziłbym sesję w podziemiach, to z pewnością przygotowałbym bardzo dużą mapę. Dla siebie czy dla graczy? Dla graczy, oczywiście, że dla graczy. Mhm. Po której mogliby się przemieszczać i pokazywać mi, którędy idą. No ale to daje ogląd graczom na całą sytuację. Obdziela to wszystko z tajemniczości. Weź pod uwagę, że nawet planszówki ostatnio budowane są segmentowo. To znaczy gracze idąc przed siebie, bohaterowie graczy idąc przed siebie, odkrywają nowe fragmenty labiryntu, budują go, ale od razu nie mają wglądu, nie mają tego meta poziomu gracza. Trudno jedno z drugim pogodzić. Ja raczej nie daję i nie dawałbym graczom wglądu w pełny labirynt. Oni mogą budować rysować mapki, jeśli chcą albo nie, o tym to pewnie powiemy kilka słów za chwilę. Ja mam trochę inny patent, stosuję moduły, ale to służy tylko i wyłącznie jakby do oddania pewnych konkretnych sytuacji fabularnych w podziemiach. Mam kilka klasycznych modułów powycinanych z kartek, to są zakręty, skrzyżowania, rzeczy, z których można tu w danej chwili ad hoc, na bieżąco stworzyć skrzyżowanie, zakręt, jakiś fragment, który jest ważny dla danej sceny, danej akcji, dla danego opisu. Mam plan oczywiście, mniej lub bardziej dokładny, ale jest to plan, który zostawiam dla siebie, gdzieś tam za ekranem, za zasłonką. Gracze swój plan mogą rysować, a jeśli nie, no to mogą się zgubić. Pamiętam dawno, dawno temu, jeszcze w czasach liceum, jak prowadziłem sesję w podziemiach, to rozrysowałem labirynt i również nie chciałem go pokazywać graczom, więc wziąłem drugą kartkę, w której wycięłem nieduży otwór i przemieszczałem go po tej kartce, tak więc oni widzieli tylko trochę korytarza do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i na pewno nie widzieli całego labiryntu. Problem był taki, w momencie, kiedy mieli wybrać drogę w prawo, albo w lewo, albo prosto, oni wybrali w lewo, dlatego że w prawo kończyła się kartka, na której był labirynt narysowany. No widzisz. Więc... No nie musimy dodawać chyba, że nigdy więcej ci gracze nie zagrali. Tak? Chyba powinniśmy wszystko. No cóż, potwory, pułapki, ale nie wiem, czy nad tym warto się rozwodzić. A pewnie otworzycie odpowiedni podręcznik, bestiariusz, przyjrzycie się. Myślę, że to będzie dobry materiał na osobne wideo albo generator. Kilka ciekawych pułapek jest na moim blogu, ale nie warto, nie wypada mi o tym wspominać. Więc może to pominiemy. A ja do tego artykułu, o którym nie warto wspominać, umieszczę linka pod tym wideo. Najlepiej tutaj. Tak, razem z innymi.